pomac i ty mi wszystko roz... do roboty za... ale co ty myślisz, ej? Dawaj. Auto mi poniszczy. No i wjechał mi w samochód. Jak tak ma zaczynać ten dzień, no to to jest, kurde, katastrofa. Ja potem cały dzień będę miał spieprzony nerwowy. Będziesz polerował. Dobrze, że dziury nie zrobił. Posta jest. Klifierka też ma. Nie, polerki nie dostaniesz. Tak, i lakier mi jeszcze spali. Zobaczysz, jak było kiedyś. Nauczysz się. Jeszcze mu zaraz coś pokażę, co uszkodził przez weekend. Ziomski, chodź. Chodź. Ja tu wczoraj wieczorem byłem i widziałem. I najgorzej, że wkopałeś Marka, bo nie zdradziłeś mi tego, co zrobiłeś. Szyba rozwalona. Wiesz, że to jest minimum 3 koła i nie wiem, czy ją dostanę gdziekolwiek kupić, bo już oglądałem wczoraj wieczorem i jest prze... na rynku. Przeproś Marka, bo to ja myślałem pierwszy, że to Marek zrobił, bo jemu żeś zostawił. No, ja dostałem fajny telefon wczoraj, wiesz? Tak się nie robi. Jesteśmy jak jedna ekipa? No, jesteśmy. No to coś odpie... zamaniane. Musiałem u znajomego na monitoringu patrzeć, gdzie, jak ta przyczepa wyjeżdżała z Budzianów. Tak żeś załatwił sprawę. Ja już mam piany dzisiaj dość. Sorry. No, dobra. Powiem tak szczerze, północy nie przespany, nie? Bo wiedziałem, że taka szyba nie jest tania, a to nie jest nowa przyczepa, że się idzie do sklepu, do serwisu i się kupuje szybę, bo tych przyczep już dawno, dawno nie produkują, nie? No, ale dzisiaj się sprawa wyjaśniła, no i już jest inna sytuacja, nie? Będziesz to musiał odpracować, przynajmniej żebyś poczuł, co jest, jak się uszkadza coś na firmie, wiesz? Nie mam sumienia syna jakoś specjalnie karać. Mam nadzieję, że życie go nauczy. Chłopaki! Nie ma co dzisiaj sobie pieprzyć dnia, obudujemy tą przyczepę, dzisiaj poskładamy do tego, dobra? Dobra, Mati. Nie chodzi jednak o przyczepę kempingową, a towarową. Kupiliśmy przyczepę taką, którą musieliśmy wyremontować. Zrobiliśmy je tam, no, całkowite prawie instalacje, wszystko jest nowe. Tak jesteśmy nastawieni, że wszystko, co się dzieje, to sami sobie i naprawimy, sami sobie przywieziemy, mamy swój transport. Jesteśmy tacy uniwersalni, dzisiaj tak trzeba być najlepiej, najbezpieczniej jest. Teraz tę zieloną podłogę i burty trzeba zamontować na wyremontowanej ramie. Justyn planuje podnieść ją koparką. Musi tylko podjechać bliżej. Co on tam robi, weź? Nie wiem. Zaraz się w***i do stawu. Justyn! Się wypi***. Zaraz. Zaraz popróbować się on chce, czy co? Zaraz coś rozpi.